Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Jeśli natomiast słyszymy się po raz pierwszy, to cześć, mam na imię Aga i co tydzień opowiadam na tym kanale różne ciekawe, lecz jednocześnie także bardzo smutne historie. Po całym miesiącu opowieści zza oceanu, dzisiaj wracamy do lokalizacji, która, mam wrażenie, pojawia się w moich podcastach najczęściej, czyli do Wielkiej Brytanii. Pewnego listopadowego wieczoru 18-letnia Bobby Ann szykowała się do wyjścia. Miała spotkać się w centrum miasta ze swoim chłopakiem i znajomymi. Dziewczyna jednak za nic nie mogła znaleźć swoich białych butów, a to właśnie te Nike z charakterystycznym zielonym znaczkiem chciała tego dnia włożyć. Przez dłuższą chwilę chodziła więc po domu i próbowała je zlokalizować. I w końcu jej się to udało. Niestety te poszukiwania spowodowały, że spóźniła się na autobus. Pomyślała, no trudno, zaraz przecież będzie kolejny. Wtedy nie wiedziała, że te kilkanaście minut różnicy zmieni w jej życiu wszystko. Gdyby tylko zdążyła na ten wcześniejszy autobus, to pewnie nadal by żyła. Zapraszam do wysłuchania. Bobby Ann McLeod urodziła się 19 lipca 2003 roku w Plymouth. Jest to miasto portowe w południowo-zachodniej Anglii, w hrabstwie Devon. Leży na granicy z Cornwallią i jest dość spore. Jego populacja to ponad 240 tysięcy mieszkańców. Bobby mieszkała razem z rodzicami, Adrianem i Doną oraz starszym bratem Lee. Mieszkali oni w dzielnicy Liam, w północno-wschodniej części miasta. Dziewczyna miała bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Jej rodzina była zżyta i kochająca się. Rodzice wspominają, że Bobby była takim jasnym promykiem w ich życiu. Osiemnastolatka była towarzyska, gadatliwa i energiczna. Miała szerokie grono znajomych. I była w tej grupie, i zresztą nie tylko tam, niezwykle lubiana. Z łatwością nawiązywała nowe znajomości. Umiała znaleźć wspólny język praktycznie z każdym. Jak twierdzą jej bliscy, to mimo, że była drobna, a miała około 150 cm wzrostu i była szczupła, to miała wielkie serce. Była taką artystyczną duszą. Jej kreatywność szczególnie można było zobaczyć w tworzonych przez nią szkicach i poezji. Fascynowała ją też moda i muzyka rockowa. Bobby wiedziała, czego chce od życia. Dopiero co rozpoczęła naukę w lokalnym koledżu. Był to kurs w zakresie zdrowia i opieki społecznej. Rozważała pracę pielęgniarki, choć jej największym marzeniem było to, żeby w przyszłości zajmować się projektowaniem wnętrz. Można powiedzieć, że dziewczyna powoli wkraczała w dorosłość. Dopiero co złożyła wniosek o wydanie prawa jazdy, a także otworzyła swoje pierwsze konto bankowe. Również jej życie uczuciowe w ostatnim czasie kwitło. Od 6 miesięcy spotykała się z 21-letnim Louisem Leachem. I co tu dużo mówić, świetnie się dogadywali. Świat stał przed Bobby otworem. Aż nadszedł 20 listopada 2021 roku. To była sobota i dochodziła 18. Jak już wspominałam we wstępie, 18-latka po nerwowym poszukiwaniu butów pocałowała swojego ojca w policzek i powiedziała mu, że go kocha, a potem wyszła z domu. Rodzina McLeod mieszkała na takim typowo angielskim osiedlu domków w zabudowie szeregowej. Droga na przystanek zajmowała Bobby zazwyczaj jakieś 4 minuty. Nie było to więc specjalnie daleko. Było między 18:05 a 18:15, gdy w końcu stanęła na przystanku. W oczekiwaniu na autobus rozglądała się to w prawo, to w lewo. Po chwili wyciągnęła telefon i zrobiła zdjęcie, gdzie
było widać tylko jej nogi. Po czym opublikowała je na Snapchacie. Napisała, że jest strasznie zimno. Gdy wreszcie nadjechał autobus, to dziewczyna jednak do niego nie wsiadła. Już jej tam nie było, nie stała na przystanku. Nigdy nie dotarła tego wieczoru do centrum miasta. Nigdy nie spotkała się z chłopakiem i ze znajomymi. O 19:15 mama nastolatki wysłała jej SMS-a, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Co prawda już to było niespotykane, bo 18-latka była w ciągłym kontakcie z bliskimi. Zawsze odpisywała, bo telefon miała w rękach praktycznie cały czas. Aczkolwiek początkowo aż tak bardzo nie zmartwiło to rodziców. Pomyśleli, że może dziewczyna po prostu dobrze się bawi i niebawem się odezwie. Lecz gdy o 21:00 chłopak Bobby zadzwonił do domu rodziny McCloud, to nastąpiła ogromna panika. Zaniepokojony Louis dzwonił, aby spytać, czy jego dziewczyna cały czas jest w domu, bo nie dołączyła do niego, mimo że byli umówieni, ani nie odbierała telefonu. Rodzice 18-latki byli zdezorientowani. Przecież Bobby wyszła dawno temu i powinna być w centrum miasta ze znajomymi. Od razu pojawiło się pytanie, co się stało, że jej tam nie ma. Bliskim przychodziły do głowy najczarniejsze scenariusze. Zaczęli obdzwaniać znajomych córki. Pytali, czy ktoś nie wie, gdzie Bobby może być. Niemniej nikt nie miał z nią żadnego kontaktu. Nie mając innego wyjścia, rodzice postanowili zgłosić zaginięcie dziewczyny na policję. Sprawę od razu potraktowano naprawdę poważnie. Praktycznie od razu podjęto działania. W tym samym czasie brat Bobby bez przerwy wybierał jej numer. Początkowo wszystkie połączenia od razu były kierowane na pocztę głosową. Około 23:00 jednak telefon zdaje się, że znowu był aktywny. Można było usłyszeć sygnał, lecz niestety po drugiej stronie słuchawki wciąż nikt się nie zgłaszał. O 3:45 ponownie pojawił się komunikat po sygnale "zostaw wiadomość". Wszystko wskazywało na to, że komórka się wówczas rozładowała. Rano ruszyły poszukiwania. Prowadzono je w różnych częściach miasta, zarówno w pobliżu przystanku, czyli tam, gdzie nastolatka się kierowała, jak i na zalesionych obszarach, w parkach, no wszędzie, gdzie tylko się dało. Prowadzono je przy użyciu psów tropiących oraz helikoptera. W pomoc zaangażowali się także wolontariusze. Co więcej, szybko utworzono grupę na Facebooku, poświęconą poszukiwaniom Bobby. Cel był jeden, aby informacja o jej zaginięciu trafiła do jak największej ilości osób. Niebawem grupa liczyła już 13 tysięcy użytkowników, a jej członkowie udostępniali posty dalej. Plakaty ze zdjęciem Bobby zaczęły pojawiać się na słupach i w witrynach sklepów na terenie całego miasta. Policjanci apelowali, aby zgłaszali się wszyscy, którzy widzieli dziewczynę, zarówno na przystanku, czy gdziekolwiek indziej. Wiedzieli, że zaginiona tamtego dnia około 18:15 doszła na ten przystanek. Potwierdzały to nagrania z kamer, do jakich udało się im dotrzeć. Jednocześnie jednak nigdy nie wsiadła do autobusu i nie wiadomo, gdzie mogła się udać i co się z nią stało. Dane komórkowe Bobby wskazywały, że jej telefon w momencie wyłączenia znajdował się na terenie Plymouth, ale śledczy niestety nie byli w stanie ustalić, gdzie dokładnie. Wkrótce z policją zaczęły kontaktować się osoby, które twierdziły, że widziały 18-latkę 20 listopada wieczorem na przystanku. Wszyscy byli zgodni co do tego, że nic nie wydawało się odbiegać od normy. Bobby po prostu czekała na autobus. Nie wyglądała na zdenerwowaną czy przestraszoną. Nie zachowywała się dziwnie. Z drugiej strony nie było także żadnych podstaw do twierdzenia, że dziewczyna na przykład uciekła z domu.
W jej życiu wszystko układało się wręcz wyśmienicie. Była szczęśliwa i nie trapiły ją żadne problemy. A przynajmniej z tego, co wiemy. W gronie świadków był jednak też pewien mężczyzna. I on przekazał policjantom dość niepokojące wieści. Okazało się, że zaledwie godzinę po tym, jak Bobby była ostatni raz widziana, znalazł on jej telefon i białe opakowanie na słuchawki. I tego odkrycia dokonał właśnie na tym feralnym przystanku. Świadek ten, gdy wsiadł później do autobusu, to przekazał te rzeczy kierowcy. Liczył na to, że właściciel się po nie zgłosi. Ta informacja przeraziła rodziców dziewczyny. Oznaczało to, że Bobby niedługo po wyjściu z domu straciła lub zgubiła telefon, więc nie tylko była zupełnie sama, ale nie była w stanie nawet z kimkolwiek się skontaktować, jeśli potrzebowała pomocy. To wtedy też po raz pierwszy pojawiła się teoria, że Bobby mogła zostać porwana, gdy czekała na autobus, albo ktoś ją wówczas zaatakował. Ponadto niebawem na posterunek zgłosił się młody chłopak. Ten na ścieżce za przystankiem znalazł słuchawki zaginionej. Niestety innych tropów nie było. W tamtym momencie minęły 3 dni od zniknięcia Bobby i wtedy niespodziewanie sprawa praktycznie sama się rozwiązała. 23 listopada po 13 na komisariacie pojawił się bowiem mężczyzna. Miał na sobie żółtą, odblaskową kurtkę. Ręce chował za plecami. Podszedł do policjantki w poczekalni i powiedział, że ma informacje co do zaginionej z Liam. Oznajmił, że chciałby z kimś o tym porozmawiać, po czym dodał: ja to zrobiłem. Praktycznie natychmiast został aresztowany. Tym mężczyzną był 24-letni Cody Ackland. Razem ze swoją matką również mieszkał w Plymouth. Jego rodzice rozstali się, gdy był jeszcze dzieckiem. Ackland był gitarzystą w zespole rockowym o nazwie Racuda. Razem z kolegami w sierpniu 2021 roku wydał nawet tak zwaną epkę. Dla tych, co podobnie jak wcześniej ja, nie wiedzą, co to znaczy, to śpieszę z wyjaśnieniem. Epka jest skrótem od angielskiego Extended Play. I tym sposobem oznacza się płyty muzyczne, które są zbyt długie, by nazwać je singlem, a zbyt krótkie, by zakwalifikować je jako pełnoprawny album. A więc zespół Racuda wydał taki mini album. Oprócz tego mężczyzna pracował też na jednym z lokalnych parkingów. Sprawował tam nadzór nad porządkiem i opłatami parkingowymi. Tego dnia, gdy nagle pojawił się na komendzie i przyznał się do winy, także najpierw był w pracy. To dlatego wciąż miał na sobie tę odblaskową kurtkę. Ją zazwyczaj nosił, gdy przebywał na parkingu. Około południa jednak, ni stąd, ni zowąd, wyszedł z pracy, nawet nikogo o tym nie informując. Po prostu opuścił teren parkingu. Potem wysłał kilka dziwnych wiadomości do swojej matki, przyjaciół i kolegów z zespołu. Wszystkim napisał, że bardzo ich kocha, co było zupełnie nie w jego stylu i te wiadomości wzbudziły niepokój jego bliskich. Następnie Ackland kupił piwo i wypił je w swoim samochodzie. Jak sam potem stwierdził, zrobił to, bo to mogło być jego ostatnie piwo, już na długo. W rozmowie z policjantami przyznał, że to on jest odpowiedzialny za zniknięcie Bobby i to, co jej się przytrafiło. I że zdecydował się zgłosić na policję, aby rodzice dziewczyny nie żyli w niepewności i mogli ją pożegnać. Twierdził też, że przyznał się, aby nie musieli oni przechodzić przez stres związany z procesem sądowym. Oskarżony był w trakcie tej rozmowy zupełnie spokojny. Nie okazywał również większych emocji. W końcu poprosił śledczych o mapę i wytłumaczył im, gdzie powinni szukać zaginionej.
powiedział, że muszą jechać do miasta Bovisand. Tam, na zalesionym obszarze, w pobliżu ścieżki prowadzącej do kawiarni przy plaży, znajdą Bobby. We wskazane przez niego miejsce od razu wysłano funkcjonariuszy, aby sprawdzić, czy słowa Aklanda w ogóle mają coś wspólnego z prawdą. Niestety okazało się, że jak najbardziej. Koło 15:15 policjanci na gęsto zalesionym obszarze wśród krzaków i traw znaleźli nagie ciało młodej kobiety. Sprawca zrzucił je z pobliskiego stromego zbocza. Ofiara leżała twarzą w dół. Doznała tak licznych obrażeń, że była praktycznie nie do rozpoznania. Jej identyfikacji dokonano dopiero na podstawie danych dentystycznych. I to potwierdziło, że w istocie było to ciało zaginionej Bobby Ann McCloud. Oskarżony opowiedział też policjantom, co dokładnie stało się wieczorem 20 listopada. Twierdził, że tego dnia był w bardzo złym humorze. Niedawno rozstał się z dziewczyną i cały czas to przeżywał. Był poddenerwowany. Postanowił więc pojechać gdzieś na drinka. Nie chciał skupiać się na tych negatywnych emocjach i cały czas analizować tego, co się stało. Wsiadł zatem do swojego czerwonego Forda Fiesty i zdecydował, że najpierw pokręci się trochę po okolicy, żeby się uspokoić. Około 18:50 skręcił w jedną z ulic i na przystanku nieopodal zobaczył młodą kobietę. Była zupełnie sama. Wedle jego słów bardzo przypominała mu jego byłą dziewczynę. To wtedy postanowił zaatakować. W rezultacie okazało się, że do tej napaści doszło zaledwie kilka minut po tym, jak Bobby zamieściła zdjęcie na Snapchacie i napisała, że jest jej zimno. Aklant zaparkował wówczas na poboczu, za przystankiem. Z bagażnika wyjął młotek i ruszył ścieżką w kierunku niczego nieświadomej Bobby. Potem uderzył ją w tył głowy, nagle i bez żadnego ostrzeżenia. Gdy dziewczyna upadła, to ich spojrzenia się spotkały. I w tamtym momencie uderzył ją jeszcze raz. Później się odwrócił i zaczął iść w kierunku swojego samochodu. Jednak kątem oka dostrzegł, że dziewczyna próbuje się podnieść. Przez chwilę, jak zeznał, myślał nawet, czy nie zawieźć jej do szpitala. Ale odrzucił ten pomysł. Bał się, że tam ktoś wezwie policję. Podjechał więc na przystanek, włożył Bobby do auta i przykrył ją swoją kurtką. Następnie przemierzył ponad 30 kilometrów, aż dotarł do lasu Beleve. Jeszcze w drodze próbował dziewczynę udusić, lecz mu się to nie udało. Bobby wciąż oddychała i była przytomna. W lesie napastnik pomógł jej wyjść z auta. Dziewczyna wówczas powiedziała, że się boi, na co Aklant odpowiedział, i tu cytuję, ja też nigdy wcześniej tego nie robiłem. W trakcie przesłuchania zeznał, że w tamtym czasie 18-latka była dla niego jedynie problemem i musiał się go jakoś pozbyć. Kontynuował zatem atak. Chwycił za młotek i zadał Bobby kolejne 12 ciosów. Ona jednak, ku jego zdziwieniu, nadal żyła. Przytoczę wam, jakich dokładnie słów w rozmowie z policjantami użył oskarżony, gdy doszedł do tego miejsca w swojej opowieści. Powiedział, wiem, że to nie jest śmieszne, ale dziewczyna wciąż oddychała i wydawała dziwne dźwięki. Pomyślałem, wow, ona nadal żyje, czapki z głów. Aby mieć pewność, że to będzie już koniec, postanowił wtedy stanąć jedną nogą na jej szyi, po prostu ją dusząc. Później spalił jej torebkę, a ciało Bobby włożył do bagażnika i ruszył dalej. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania tego terenu natrafili na pozostałości po tym ognisku. Ślady krwi ofiary znaleziono na kilku kamieniach w jego pobliżu. Po dokonaniu tej zbrodni oskarżony przejechał kolejne prawie 50 kilometrów aż do Bovisand, gdzie, jak już wiemy, porzucił ciało nastolatki.
Najpierw jednak zdjął z niej ubrania i zabrał biżuterię, a dopiero potem zrzucił jej ciało ze zbocza. Dane komórkowe Aklanda wykazały, że wrócił do domu w tym samym czasie, gdy zaginięcie Bobby zostało zgłoszone na policję. Przez chwilę jeszcze przeglądał na telefonie stronę internetową z męskimi ubraniami, a później zwyczajnie położył się spać. Następnego dnia rano, gdy się obudził, to zaczął się zastanawiać, czy to wszystko po prostu mu się nie przyśniło. Lecz po włączeniu Facebooka już wiedział, że nie. Posty o zaginięciu dziewczyny z Liam krążyły w internecie. Nawet członkowie jego rodziny udostępnili je dalej, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że za wszystkim stoi ktoś tak im bliski. Wtedy mężczyzna doszedł do wniosku, że musi pozbyć się wszystkich obciążających go dowodów. W pierwszej kolejności pojechał więc do pobliskiej wioski Tamilton Folio i tam wrzucił do rzeki narzędzie zbrodni, czyli młotek. Mimo rozległych poszukiwań, śledczym nigdy nie udało się go odnaleźć. Następnie do torby spakował rzeczy Bobby, a także swoje ubrania, pokryte czerwonymi plamami, i pozbył się tego pakunku na terenie ogrodów działkowych, niedaleko swojego domu. Oczywiście policjanci bez problemu zlokalizowali później tę torbę. Znaleziono tam również biały but marki Nike, należący do Bobby. Już po tym, jak Aklant uporał się z zacieraniem śladów, to postanowił, że teraz nadeszła pora na relaks. Wybrał się ze znajomym na pizzę, a potem udał się na próbę swojego zespołu. Zaś wieczorem spotkał się z przyjaciółmi w pubie. Wszyscy, którzy tego dnia z nim rozmawiali, zeznali, że mężczyzna był w wyjątkowo dobrym humorze. Uśmiechał się, zagadywał, żartował, generalnie świetnie się bawił. Koledzy z zespołu wspominali nawet, że jego aż tak dobry humor był raczej czymś niezwykłym, że takiego zadowolonego i podekscytowanego widywali go tylko podczas występów na scenie, gdy koncertowali. Przejdźmy więc płynnie do kolejnego dnia. W poniedziałek 22 listopada oskarżony zadzwonił do swojego szefa i poinformował go, że niezbyt dobrze się czuje i nie pojawi się w pracy. Zamiast tego wybrał się do kina. Nazajutrz zgłosił się na policję i przyznał się do winy. Oskarżony twierdził, że nie planował tej zbrodni, że dopiero gdy zobaczył Bobby na przystanku, to poczuł, że musi zaatakować. Wedle jego słów, młotek, którego użył podczas napaści, praktycznie zawsze znajdował się w jego bagażniku, w razie gdyby musiał pozbyć się jakichś wgnieceń powstałych na karoserii samochodu. Aczkolwiek, jeśli chodzi o zamiary, kwestie planowania i premedytacji, to przejdziemy do tego za chwilę. Aklant zeznał również, że nie myślał zbyt wiele o tym, co zrobił. To wydawało mu się tak odległe i ekstremalne, że było dla niego prawie jak jakaś fantazja czy film, a nie rzeczywistość. Jakby dokonał tego nie on, a ktoś inny. Unikał odpowiedzi na pytania o motyw. Oznajmił, że nie miał zamiaru wykorzystać dziewczyny. Ubrań i biżuterii pozbył się tylko po to, aby utrudnić identyfikację ofiary. Autopsja zresztą potwierdziła, że do gwałtu nie doszło. Przyczyną zgonu natomiast były rozległe i bardzo poważne obrażenia głowy. Morderstwo Bobby wstrząsnęło lokalną społecznością. Ludzi przerażał zarówno sposób, w jaki 18-latka straciła życie, jak i miejsce, w jakim doszło do ataku. W pobliżu przystanku zorganizowano czuwanie przy świecach. Pojawiło się tam naprawdę sporo osób. Modlili się i wspominali Bobby. Pogrzeb dziewczyny odbył się w maju 2022 roku. W toku śledztwa funkcjonariusze zebrali wiele dowodów potwierdzających winę Aklanda. Plus oczywiście mieli także jego przyznanie się do winy. Oprócz tego dane komórkowe oskarżonego potwierdziły jego zeznania.
Co więcej, w wielu różnych miejscach w jego samochodzie zabezpieczono ślady krwi Bobby. Znaleziono je również na butach oskarżonego. Cody Ackland nie był wcześniej karany. Nigdy nie przejawiał też agresywnych zachowań. Jego znajomi byli w totalnym szoku, gdy dowiedzieli się, że to on zabił Bobby. Nie widzieli w jego zachowaniu niczego podejrzanego czy dziwnego. W ich oczach był takim normalnym facetem. Miał przyjaciół i pracę, był częścią zespołu, nagrywał i koncertował. Jego byłe dziewczyny także nie dostrzegły niczego odbiegającego od normy. Wszyscy twierdzili, że był on bystry, sympatyczny i uprzejmy. Powstaje zatem pytanie, czy mężczyzna aż tak dobrze się krył, bo dane z jego telefonu ukazywały zupełnie inną jego stronę, tę znacznie bardziej mroczną. Zdaje się, że taką, o której jego znajomi nie mieli pojęcia. Wszystko wskazywało na to, że go po prostu nie znali. A on, z drugiej strony, umiał zaskakująco dobrze dopasować się do otaczającej go rzeczywistości. W jego komórce znaleziono ponad 3000 zdjęć, co tu dużo mówić, o dość niepokojącym charakterze. Wyglądało na to, że Acklanda niezwykle fascynował temat morderstw, seryjnych morderców, ich ofiar oraz różnych innych powiązanych z tym kwestii. Jednak jego interesowały głównie te najstraszniejsze szczegóły. Regularnie szukał i zapisywał fotografie z autopsji, miejsc porzucenia zwłok, narzędzi zbrodni czy różnych zakrwawionych przedmiotów. Dodatkowo w jego zbiorach można było znaleźć też zdjęcia rodem z horroru, na przykład momentu pozbawiania kogoś życia, dzielenia ciała na części i tym podobne. Do tego kolekcjonował fotografie i zbierał informacje o różnych seryjnych mordercach, ich metodach działania i ofiarach. Najbardziej upodobał sobie Teda Bundy'ego. Historia wyszukiwania na jego telefonie wykazała również, że zaledwie 2 dni przed morderstwem Bobby, Ackland wpisał w wyszukiwarkę frazę najbardziej odosobnione miejsca w Parku Narodowym Dartmoor. A to właśnie tam znajduje się las Belewe, gdzie zabrał swoją ofiarę zaraz po ataku na przystanku. Szukał także sklepu, gdzie mógłby kupić młotek, łom oraz narzędzia do cięcia. Poza tym kilka godzin przed atakiem na stronie internetowej sklepu ze sprzętem sportowym przeglądał kije baseballowe, kominiarki i wodoodporne ubrania. W związku z tym, że Ackland przyznał się do winy, to nie doszło do procesu. Niemniej mężczyzna nie okazał żadnych oznak wyrzutów sumienia, skruchy czy żalu. Podczas spotkania z psychiatrą powiedział, że zdjęcie, jakie miał w telefonie, pozwalały mu w jakiś sposób radzić sobie z trudnymi dla niego emocjami. Dzięki nim mógł je kontrolować. Przyznał też, że regularnie je przeglądał oraz szukał nowych, bo uważał je niejako za swoją terapię. W ten sposób mógł odciąć się od tego, co w danym momencie czuł i do czego w jego mniemaniu byłby zdolny się posunąć. Ackland wyznał podczas spotkania z psychiatrą, że po morderstwie Bobby nie czuł się już tak bardzo zdołowany i smutny jak wcześniej, że pozwoliło mu to pozbyć się tych negatywnych emocji. O to, co się stało, obwiniał swoje trudne dzieciństwo, problemy psychiczne, poczucie niesprawiedliwości i gniew, jaki czuł praktycznie przez całe swoje życie oraz to, że jego rodzice przez lata nie pomogli mu się z tym uporać. No, krótko mówiąc, obwiniał wszystko i wszystkich, tylko nie siebie. Śledczy prowadzący tę sprawę byli zdania, że mężczyzna tamtego feralnego wieczoru tak czy siak by zaatakował. Że wyszedł ze swojego mieszkania z takim zamiarem, aby kogoś zabić, nieważne kogo. Jeśli nie spotkałby Bobby, to zabiłby kogoś innego. Poza tym, gdyby nie zgłosił się na policję lub nie został schwytany, to z pewnością zabiłby ponownie.
byli przekonani, że mężczyzna miał zadatki na seryjnego mordercę. 5 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie w sprawie wyroku. Co ciekawe, odbyło się na tej samej sali sądowej, gdzie zaledwie dzień przed swoją śmiercią Bobby zeznawała w charakterze świadka. Była to sprawa o napaść. 18-latka próbowała nie dopuścić do szamotaniny między dwiema koleżankami. Starała się obronić jedną z nich, lecz w efekcie sama przy okazji oberwała. Sprawa trafiła do sądu, gdzie oskarżona w tej sprawie dziewczyna została uznana za winną. 24 godziny przed tym, jak Bobby zniknęła, zeznawała więc w tym samym pomieszczeniu, gdzie kilka miesięcy później sądzony był jej zabójca. Prokurator wnioskował dla Acklanda o najwyższy możliwy wymiar kary. Utrzymywał, że mężczyzna działał z premedytacją i zaplanował te zbrodnie. Obrońca jednak starał się wykazać, że jego klient cierpi na poważne zaburzenia psychiczne, które miały wpływ na całe jego życie oraz na sposób myślenia w chwili popełnienia czynu. Gdy oskarżony był jeszcze dzieckiem, to zdiagnozowano u niego ADHD, dysleksję i stany lękowe. W wieku 7 lat zaklasyfikowano go jako dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rówieśnicy dręczyli go i prześladowali. Acklanda pierwszy raz rozważał, czy nie odebrać sobie życia już w wieku 9 lat. Gdy ukończył 19, miał za sobą już 7 lat walki z depresją. Jak sam twierdził, ani w domu, ani w szkole nie miał żadnego wsparcia. Dorastał bez ojca, a co za tym idzie, nie miał także żadnego męskiego wzorca w swoim życiu. Od zawsze czuł się wykluczony, niezwykle samotny i bezwartościowy. To spowodowało, że w końcu pojawił się u niego gniew i złość na cały świat, a także na swoją nieumiejętność dopasowania się. Był skupiony na sobie, ale nie w ten narcystyczny sposób. On siebie nienawidził. Jego obrońca starał się tłumaczyć, że to, co się stało, było kulminacją i konsekwencją tego, przez co oskarżony przeszedł w swoim życiu. Podkreślał również, że to sam 24-latek zgłosił się na policję i przyznał się do winy. 19 maja 2022 roku Cody Acklanda został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 31 latach. Sędzia w mowie końcowej stwierdził, że mężczyzna stanowi duże zagrożenie dla społeczeństwa i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie wyjdzie na wolność. Gdy skazanego wyprowadzano z sali, to obecni tam ludzie krzyczeli "morderca" i inne określenia, w tym te niecenzuralne. Brat Bobby powiedział głośno: "Człowieku, jesteś już martwy". Na sam koniec w ramach uzupełnienia dodam, że początkowo koledzy z zespołu, gdzie kiedyś grał Akland, czyli zespołu Rakuda, poinformowali o zakończeniu swojej działalności. I to ze skutkiem natychmiastowym. I choć potem zastanawiali się, czy nie zacząć znowu grać, już w innym składzie, to na ich koncie instagramowym do tej pory nie ma żadnej aktywności. Wszystkie wcześniejsze ich zdjęcia zostały usunięte. I to wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was interesujący. Jeśli tak, to będę wdzięczna za Waszą łapkę w górę i zachęcam do zostawienia komentarza. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim pozostałym Wam za wysłuchanie. Dzięki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!